dzień dobry Pani Kasiu, zapraszam serdecznie. Dzień dobry Pani Julio. To najpierw zaproszę do salonu z aneksem kuchennym. Czy starczy tu Pani blatu roboczego, bo wiem, że uwielbia Pani gotować. Tam miejsce na czajnik i na ekspres, tutaj miejsce do gotowania, no i dużo szafek do przechowywania. I tuż obok oczywiście stół, ale jakby Pani chciała większy, bo wiem, że rodzina spora, to jak najbardziej Pani widzi, że zmieści się tutaj też prostokątny z większą ilością krzeseł. No i strefa wypoczynkowa. Jak się Pani podoba? No wszystko fajne, tylko ten granat. Ale za to Pani widzę, że dopasowała się tutaj kolorystycznie. No faktycznie, bym tu pasowała. A tu co, lodówka? Nie Pani Kasiu, tutaj mamy ukrytą szafę. A co Pani myśli o tych półeczkach? Bardzo fajne, tu bym postawiła książki, a tu bym zrobiła jakąś suchą spiżarnię. No to widziała już Pani główną sypialnię. A tutaj to wymarzone miejsce na Pani gabinet. I proszę spojrzeć na tą wnękę, gdzie może Pani zrobić szafę na wszystkie swoje dokumenty. Jest fantastyczna. I zanim zaproszę Panią do łazienki, to proszę jeszcze zobaczyć tą szafę w korytarzu. Pani Julio, to jest tyle szaf, że już się pogubiłam. Jak Pani się podoba ta łazienka? No te szafki i miejsce pod pralkę, wow, genialne. Tu podpisujemy umowę? No jeszcze tylko zapytam partnera, ale myślę, że ten granat go przekona. Super, to ja Pani bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.